Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku niecodziennego vloga w jego odsłonie Q&A-owej, czyli pytania i odpowiedzi, a dzisiaj raczej jedno pytanie, jedna odpowiedź. Wytłumaczę po czołówce, więc jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w tym naszym kolejnym spotkaniu. Pewnie dzisiaj dosyć, mam nadzieję, krótkim i konkretnym, bo zajmiemy się tylko jednym pytaniem. Normalnie w Q&A-ach jest tak, że jest cała masa pytań, gdzie ja daję mądre, a zazwyczaj mniej mądre odpowiedzi, a dzisiaj nie zajmiemy się tylko jedną kwestią. Też wielu z was prosiło w komentarzach i dostałem trochę wiadomości: ojcze, weź jakoś to trochę wytłumacz, powiedz, jak to rozumieć i tak dalej. Dlatego chciałbym się krótko, a konkretnie tą sprawą zająć, bo w ogóle wydaje mi się, że to jest ważna sprawa, tylko w trochę takim szerszym kontekście. Teraz się wytłumaczę. Kochani, kilkanaście już dni temu papież Franciszek wydał, opublikował taki dokument papieski, motu proprio, tak zwane. To jest taki dokument nie tyle dogmatyczny, nie tyle, że tak powiem, z dziedziny wiary, ile bardziej z pewnego porządku kościelnego życia, taki organizacyjny, można by tak powiedzieć. Nazywa się to bodajże Traditionis Custodes chyba. I dotyczy jakby całego tego nurtu w Kościele, który nazywamy tradycjonalizmem, a przede wszystkim jeżeli chodzi o ten wątek, który jest związany z odprawieniem mszy świętej według tak zwanego dawnego rytu, czyli rytu sprzed Soboru Watykańskiego II. Przypuszczam, że większość z was w ogóle wie, o co chodzi. Jeżeli ktoś nie wie, to ja tego krótko bardzo powiem. Papież Franciszek odwołał decyzję dwóch poprzednich papieży, czyli papieża Benedykta i papieża Jana Pawła, którzy to papieże, że tak powiem, starali się, na ile to było możliwe, a przynajmniej taką mieli nadzieję, włączyć cały ten ruch tradycjonalistyczny do Kościoła, nie robić pewnego rodzaju podziału, nie zakazywać, tylko, że tak powiem, mając nadzieję na pewną symbiozę, pozwalali na to, żeby te dwa nurty jakby w kościele były. Papież Franciszek po różnych konsultacjach, po swoim też jakimś takim rozeznaniu tego, co według niego się dzieje w Kościele, stwierdził, że te decyzje nie przyniosły spodziewanych owoców i postanowił, co następuje. Postanowił, albo raczej ogłosił, że jedynym w tej chwili, że tak powiem, powszechnym, nie chcę powiedzieć słusznym, ale jedynym obowiązującym rytem liturgicznym jest ryt posoborowy, w sensie po Watykańsko II, czyli po reformie Pawła VI. Natomiast wszyscy, którzy chcieliby sprawować mszę świętą w dawnym rycie soborowym, potrzebują dosyć specjalnych pozwoleń. Mianowicie, w każdej diecezji biskup ma jakby decydować o tym, czy już istniejące duszpasterstwa i wspólnoty ludzi związanych z tradycjonalizmem, tak to nazwijmy, zaraz to jeszcze wytłumaczę, którzy odprawiali te msze święte, którzy byli w tych duszpasterstwach, czy nadal mogą to robić, mają biskupi zbadać, jakie jest ich podejście w ogóle do reformy Soboru Watykańskiego II i tak dalej. Nie może się to odbywać w parafiach, tylko ma być wyznaczony specjalny ksiądz, specjalna kaplica i tak dalej, gdzie jeżeli będzie stwierdzone, że nie ma żadnych doktrynalnych przeciwwskazań, no to w danej decyzji biskup się może zgodzić na kontynuowanie sprawowania mszy świętej w tym rycie. Nie wolno również jakby nowych takich duszpasterstw zakładać. Gdyby jakiś ksiądz teraz, że tak powiem, nowo wyświęcony, albo taki, który stwierdzi, że chciałby odprawiać mszę świętą w tym starym rycie, to nie tylko zgody biskupa musi uzyskać, ale również musi ten nowy ksiądz uzyskać zgodę Watykanu. Generalnie sprawowanie liturgii w rycie przedsoborowym i duszpasterstwo tak zwane tradycjonalistów zostało bardzo mocno ograniczone, co nie znaczy, że nie jest możliwe. Jest możliwe, tylko że tak powiem, dosyć mocno została rozszerzona kontrola nad tym ruchem. Moi drodzy, znacie moje podejście prawdopodobnie od dawna do ruchu tradycjonalistycznego, którego ja jestem dosyć mocnym przeciwnikiem, ale chciałbym dobrze to wyjaśnić, bo uważam, że to jest w ogóle dosyć ważna sprawa. Kochani, na moje rozeznanie, kiedy patrzę na różnego rodzaju nurty w Kościele związane właśnie z tak zwanym tradycjonalizmem, są trzy rodzaje tradycjonalistów. Co prawda, tak naprawdę są dwa, bo ten drugi i trzeci można by do jednego worka włożyć, ale jednak one trochę się różnią. Już tłumaczę. Pierwszy rodzaj tradycjonalistów to jest taki rodzaj księży bądź wiernych świeckich, którzy darzą wielką miłością ryt przedsoborowy, w sensie ryt trydencki,
rytm sprzed reformy Soboru Watykańskiego II, którzy widzą ogromne bogactwo, piękno, drogę do świętości w rycie poprzednim, karmią się nim, żywią się nim, on ich prowadzi ten ryt do Pana Jezusa, do świętości, do tego, żeby żyć Ewangelią. Ten rodzaj tradycjonalistów w żaden sposób nie neguje nowego rytu. Czyli nie twierdzi, że msza święta posoborowa to jest msza święta gorsza, to jest msza święta, która jest, nie wiem, zaprzeczeniem tego, czym jest Eucharystia. Ten rodzaj tradycjonalizmu również nie twierdzi, że to, co się wydarzyło na Soborze Watykańskim II, czyli różne reformy, które zostały wprowadzone i różne nowe trendy, które w Kościele zostały otwarte, że również są czymś złym, są czymś niedobrym, są, nie wiem, heretyckim i tak dalej. Po prostu to są ludzie, którzy darzą wielką miłością ryt przedsoborowy, mało tego, na tej ścieżce odnaleźli swoją drogę do świętości. I kochani, do tego rodzaju tradycjonalistów nie mam absolutnie nic. To są piękni chrześcijanie, to są piękni katolicy, to są ludzie, którzy kochają Boga, szukają Go, znaleźli w tej duchowości dla siebie jakąś ścieżkę. I w tym znaczeniu, do tego zaraz wrócimy, rozumiem ich ból w związku z tym, co w tej chwili postanowił papież Franciszek. To jest pierwsza grupa tradycjonalistów. Druga grupa tradycjonalistów to jest grupa, która, jakby to nazwać, ma bardzo dużo wątów i ma bardzo dużo sprzeciwów względem tego, co się dokonało na Soborze Watykańskim II. To jest grupa, która może nie tyle uznaje, że msza święta posoborowa to nie jest msza święta, ale uznaje ją za gorszą mszę świętą od tradycyjnej, że ten ryt coś zabiera temu, co było w rycie poprzednim. Generalnie nie stawia na równi dwóch równorzędnych rytów w Kościele, gdzie jeden i drugi zawiera piękno, łaskę, pełnię, świętość i tak dalej, tylko uznaje, że jest jeden, jak to oni często nazywają, tak zwana msza święta wszechczasów, co jest w ogóle głębokim pomyleniem, bo uważam, w tym pojęciu, ale to już mniejsza o to, że tamta zawiera w sobie piękno, świętość, łaskę i tak dalej, a ta, że tak powiem, posoborowa to jest taka, no taka uboga siostra, taka, że no jak już nie ma wyjścia i nie ma jak to generalnie, no to dobra, no to niech już będzie, ale to w ogóle to jest popelina. Jednocześnie mają też dużo zazwyczaj wątpliwości i sprzeciwów względem różnych reform, które się dokonały w Soborze Watykańskim II. Które mają też dużo sprzeciwu względem, nie wiem, papieża Franciszka, jego sposobu prowadzenia kościoła i tak dalej. I oni, ta druga grupa tradycjonalistów, mam wrażenie, że chyba największa, to jest coś, czemu ja się bardzo głęboko sprzeciwiam. Dlatego, że to nie jest coś, co jest po prostu kochaniem liturgii przedsoborowej, tylko to jest po prostu odrzucaniem reformy w Kościele, która się dokonała. Mało tego, jest to odrzucanie drogi, którą Kościół idzie. Mało tego, jest to traktowanie i sprawianie jakby sakramentów, które Kościół w tej chwili ma i jego rytu, w jakim jest sprawowany, w sposób po prostu bez szacunku, gdzie się tej Eucharystii odbiera jej wartość, jej świętość i tak dalej. Jest, kochani, jeszcze trzecia grupa tradycjonalistów, ona pewnie jest mniejsza niż ta druga, czyli to są ludzie, którzy całkowicie negują Sobór Watykański II, negują jego ustawy, negują w ogóle mszę świętą, uważają, że w nowym rycie, przepraszam, w nowym rycie mszy świętej to w ogóle nie ma Pana Jezusa i w ogóle ona jest absolutnie nieważna, jest świętokradzka, jest w ogóle do niczego do wyrzucenia, że w ogóle Kościół posoborowy to jest jedna wielka herezja, która po prostu jest wymysłem szatana i tak dalej. Papież Franciszek to jest, w ogóle nie jest papież i tak dalej. Tutaj myślę, że nie muszę Wam mówić, uważam tą drogę za całkowitą herezję. To są ludzie, którzy de facto od dawna nie są w Kościele, którzy już dawno wyszli poza Kościół i nawet jeżeli im się wydawało, że oni są jeszcze w Kościele, im się wydaje, że są w Kościele, to oni już od dawna nie są w Kościele, jakby zrobili sobie swój własny Kościół. I kochani, moja opinia, wiem, że część tradycyjnych środowisk się z nią nie zgodzi, rozumiem to, ale moja opinia jest taka, że niestety w tych trzech, że tak powiem, rodzajach tradycjonalistów, ten pierwszy, czyli ten, który darzy absolutnym szacunkiem, miłością, uważam go za, dla mnie nie odnajduje się w tej drodze, ale rozumiem, że inni się w niej odnajdują. Niestety ta pierwsza część tradycjonalistów to jest absolutnie minimalna część. Kochani, jeżeli mam być szczery, to znam dwóch księży,
których bym mógł zaliczyć do tego pierwszego nurtu. Czyli takich księży, którzy bardzo kochają ryt przedsoborowy, sprawują, czy też sprawowali, bo nie wiem jak teraz będzie, liturgię w tym rycie, zresztą prowadzili też duszpasterstwa osób w tym nurcie tradycjonalistycznym, ale którzy absolutnie kochają Eucharystię nową, że tak powiem, idą z Kościołem, tylko po prostu umiłowali sobie tamtą duchowość. Takich księży znam dwóch. Natomiast, kochani, 95% wszystkich tradycjonalistów, których znam, albo tak bardziej osobiście, bo czasem do mnie przychodzą na jakieś rozmowy, albo do mnie piszą i tak dalej, albo tych, których znam, że tak powiem, z wypowiedzi medialnych, to jest wszystko druga albo trzecia kategoria. Kochani, ta druga albo trzecia kategoria to jest kategoria niekościelna. To nie są ludzie, którzy są w Kościele. Kochani, papież Benedykt miał taką nadzieję, że uda się, że tak powiem, pozwalając na istnienie tych dwóch nurtów, tych dwóch jakby tradycji liturgicznej w Kościele, uda się zachować pewnego rodzaju jedność, że ci, którzy są w tym ruchu tradycyjnym, że jakby nadal będą w Kościele, jakby zasymilują się, zostaną oczywiście przy swojej duchowości, przy umiłowaniu tej liturgii, ale że tak powiem, będą w nurcie Kościoła. Kochani, widać bardzo wyraźnie, że tak nie jest. Widać, że ruch tradycyjny nie ma, mówię o tej drugiej i trzeciej, czyli według mnie to jest 95% ruchu tradycyjnego, nie ma żadnych chęci, żadnej otwartości na to, żeby się z Kościołem asymilować, zostając jednocześnie oczywiście przy swoich upodobaniach, jeżeli tak mogę powiedzieć, liturgicznych, czy nawet teologicznych, ale nie ma żadnej ochoty, że tak powiem, iść z Kościołem dalej drogą. I ja uważam, że to, co zrobił papież Franciszek, wiem, że część ludzi, katolików, którzy nie są w ogóle w tradycyjnym duszpasterstwie, się z tym nie zgadza, uważają, że to jest błąd. Ja uważam, że to jest bardzo dobra decyzja. Dlatego, że ona de facto, że tak powiem, sprawia, że ci, którzy w Kościele już nie są, mimo że się udawali, że są, to no, się okaże, że nie są po prostu. I nie dlatego się jakby należy cieszyć, że aha, no to ktoś nie będzie w Kościele. Nie. Tylko to będzie wreszcie koniec udawania. Koniec tego, że udajemy, że jesteśmy w Kościele, że idziemy z Kościołem, a tak naprawdę swój własny Kościół sobie założyliśmy. Kochani, ci wszyscy tradycjonaliści, którzy są z tej pierwszej grupy, nadal będą mogli przy swojej duchowości trwać. Tak jak jest w tym dokumencie bardzo mądrze zapisane. Jeżeli biskup zbada daną wspólnotę, dany ruch tradycjonalistyczny i stwierdzi, bo tak tam tego wymaga papież, że to są ruchy, to są wspólnoty, które nie mają żadnych negacji względem Soboru Watykańskiego II, które nie uznają mszy świętej w Nowym Rycie za gorszą, które po prostu idą tamtą drogą, bo ona im daje świętość. Wszystkie te grupy nadal mogą jakby sprawować liturgię w dawnym rycie, będą mogły budować duszpasterstwo i tak dalej, kochani. To nie jest tak, że nie. Natomiast ci wszyscy, którzy tych kryteriów nie spełniają, no to przestańmy się oszukiwać, że są w Kościele. To przestańmy się oszukiwać, że oni, że tak powiem, ja wiem, że oczywiście w ich mniemaniu to oni są tym prawdziwym Kościołem, rozumiem to, ale Kościół poszedł dalej. Kościół poszedł inną drogą. Głęboko w to wierzę, drogą inspirowaną i kierowaną przez Ducha Świętego. I kochani, ja zdaję sobie sprawę, że za chwileczkę pod tym filmem wysypią się komentarze wszystkich z drugiej i trzeciej grupy, które napiszą, że w ogóle wiadomo, że to jest wszystko herezja i tak dalej, oni są prawdziwym Kościołem. Uwaga, te komentarze będą kasowane, kochani, dlatego że dyskusja jest możliwa tylko z tą pierwszą grupą. Nie dlatego, że z drugą grupą czy z trzecią grupą nie chcę rozmawiać, tylko nie da się rozmawiać, po prostu, zwyczajnie. Kochani, tak jak wam mówiłem, już kiedyś to było w którymś Q&A-u, ja uważam, że ruch tradycjonalistyczny, tylko mówię, nie w tym pierwszym sensie, błagam, żeby ktoś, kto jest w tym pierwszym sensie, czy ktoś, kto po prostu bardzo kocha tą liturgię przedsoborową i nią się karmi, ja naprawdę nic do tego nie mam, ale ruch tradycjonalistyczny drugiego i trzeciego, w tej drugiej, trzeciej kategorii, to jest jedno z największych zagrożeń dla Kościoła. Dlatego, że to są ludzie, którzy są przekonani, że są Kościołem, a de facto wynaturzyli ten Kościół. Stworzyli sobie swoją własną jakby religię. I jakby nie zmieniam swojego zdania, nadal uważam, że to jest jedno z największych zagrożeń w Kościele. Kochani, jest prawdą, że to są ruchy, które na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat dosyć mocno się rozwinęły, tak. Nie w takim sensie, że stały się powszechne w Kościele, nie, to jest ciągle ruch niszowy, ale rzeczywiście jakby dołączyło tam sporo ludzi. Skąd to się wzięło? Ja mam jedno proste przekonanie. To się bierze z takiego poczucia niepewności i zagrożenia, z tego, że czasy, w których żyjemy, są bardzo skomplikowane. Ludzie potrzebują pewnych jasnych odpowiedzi, potrzebują takiego prostego, czarno-białego obrazu świata, potrzebują rzeczy niezmiennych i stałych.
I w związku z tym się okopują w rzeczach znanych, istniejących, które nie prowadzą do żadnego niebezpieczeństwa, bo raczej, że tak powiem, nie mogą doprowadzić do żadnego niebezpieczeństwa, tak się przynajmniej wydaje. To jest tak naprawdę, kochani, taki zwykły brak odwagi, taki zwykły brak pójścia. Wiem, bardzo wielu z was się ze mną nie zgodzi, szczególnie z tych części Kościoła, o których tu mówię, które po prostu nie chcą pójść za Duchem Świętym. Duch Święty nas, kochani, prowadzi nieustannie dalej. Duch Święty ciągle Kościół odnawia. I to nie oznacza negacji tego, co było, bo tak jak mówię, ta pierwsza grupa jest absolutnie w Kościele, jest bardzo piękną częścią Kościoła. I ani papież Franciszek, ani też myślę cała reszta Kościoła, nic do nich nie ma. To nie jest tak, że nie wolno inaczej kochać liturgii. Wolno i nawet trzeba, pod warunkiem, że się nie neguje tego, co przyszło razem z reformą Soboru Watykańskiego II. Kochani, to, że oczywiście w wyniku tej reformy Soboru Watykańskiego II również nastąpiły pewne nadużycia i że na przykład w nowej liturgii są nadużycia, no to jest jasne. I trzeba z nimi walczyć, tak samo jak trzeba walczyć z tamtymi nadużyciami. Kochani, bardzo długo gadam, ale mam nadzieję, że jakoś to wam wyklarowałem. Dla mnie sprawa jest prosta. Dla tych członków Kościoła, którzy się mocno identyfikują z ruchem tradycjonalistycznym, to jest taki trochę moment sprawdzam. W sensie sprawdzam, czy rzeczywiście jesteście w Kościele, czy nie jesteście w Kościele. Czyli posłuszeństwo temu, a nie tak jak to... Nie mogłem, przyznam, że czytać tych wszystkich w ogóle komentarzy i wypowiedzi tam na Twitterze, Facebookach i tak dalej, tak? Że teraz to w ogóle zejdą do podziemia i w ogóle już teraz pójdą swoją własną drogą i tak dalej. No to jest dokładnie to. To jest dla was proste sprawdzam. Takie, czy, że tak powiem, macie swój własny Kościół, gdzie was nie interesuje Kościół powszechny i chcecie tylko mieć ten swój, który jest de facto po prostu sektą. Czy też jest odwrotnie. Jeżeli jest odwrotnie, w takim sensie, jeżeli w niczym to nie przeszkodzi waszej wierze, jeżeli nie będzie żadnych sprzeczności z tym, jakby jakie wymagania zostaną postawione przez biskupa, no to okej. To znaczy, że po prostu jesteśmy w jednym kościele. Tak jak niektórzy mówią, ale to oznacza, że niektórzy po prostu odejdą. Kochani, oni już dawno odeszli. To nie jest tak, że oni teraz w wyniku tej decyzji odejdą. Oni już sercem dawno odeszli od Kościoła. To nie wprowadzi niczego nowego. A papież tak naprawdę chce trochę powiedzieć, sprawdzam. I oczywiście, że można powiedzieć, ale jest jeszcze przecież mnóstwo innych rzeczy w Kościele, co do których trzeba powiedzieć, sprawdzam. Oczywiście, że tak. I mam nadzieję, że też papież w różnych tych wariantach będzie takie sprawdzam mówił. Tutaj, myślę, sprawa jest bardzo fajnie rozwinięta, bo zostało danych kilkadziesiąt lat na to, żeby to sprawdzić. Żeby zobaczyć, to chciał zrobić papież Benedykt, to była jego dobra decyzja, to chciał sprawdzić, czy da się to zasymilować. Kochani, po tych latach moje odczucie jest takie, że się nie da. W takim sensie nie ma gotowości w ruchu tradycjonalistycznym, żeby być w nurcie Kościoła. Nie. Dlatego trzeba postawić dosyć jasne wymagania. Albo jesteście w Kościele, albo nie. Kochani, to nie znaczy, że, nie wiem, źle się nie będą czuli ludzie, którzy właśnie są w tej pierwszej grupie i oni się czują trochę dotknięci. Ja to rozumiem. I rozumiem, że ich to może boleć. Ale jeżeli są w nurcie Kościoła, no to po prostu przejdą dalej. Bo to nie znaczy, że nie będą mogli tej Eucharystii spróbować w taki sposób, jaki dotychczas to było. Natomiast zostaną nałożone, myślę, dosyć fajne i dobre i potrzebne wymagania. Kochani, tyle. Myślę, że warto sobie to przemyśleć z jednego jeszcze powodu, nim zakończę. Kochani, to jest taki moment, bo oczywiście to dotyczy akurat Kościoła tradycyjnego, ale to myślę, że to dotyczy wielu nurtów w Kościele. Że zadać sobie takie pytanie, czy my tworzymy swój własny Kościół, czy idziemy z Kościołem? Kochani, ja wiem, że to jest też pytanie do mnie na przykład. Ja mam wiele takich myśli, gdzie coś mi się rozmija z Kościołem, gdzie coś mi się z takim oficjalnym nauczaniem Kościoła nie do końca zgadza. I zadaję sam sobie pytanie. Adaś, tworzysz swój własny Kościół? Tworzysz swoje własne jakieś pomysły? Tak naprawdę budujesz jakiś w ogóle fikcyjny, szóstakowy Kościół? Czy też jednak próbujesz się z twoimi różnymi poglądami, z twoimi różnymi wrażliwościami wpisywać w to, czym jest Kościół? I ja się bardzo chcę wpisywać. I te momenty, że tak powiem, sprawdzam, są, kochani, potrzebne. Ja mam nadzieję, że to po prostu oczyści Kościół. Tak, prawdopodobnie niektórzy odejdą. Tylko tak jak mówię, kochani, oni już dawno odeszli. To nie jest tak, że w wyniku tego odejdą. Oni już dawno odeszli, tylko, że tak powiem, było udawanie, że nie odeszli. Teraz nie będzie jak udawać. Albo zostajesz w ortodoksji, że tak powiem, kościelnej, albo nie. Trudny to jest moment, ale uważam, że ważny i potrzebny. I też pokazujący, kochani, że papież Franciszek to nie jest taki po prostu hipis. Że to jest jednak człowiek, który też potrafi stawiać dosyć twarde wymagania. Jakby pilnuje zasad.
Co się oczywiście w tej chwili tym, którzy o nie walczyli, nie podoba, nie? Bo jak względem innych tego nie robił, to zawsze był bunt. Dlaczego papież tego nie robi? Jak względem nikt to zrobił, no to teraz jest bunt, nie? Dlaczego nagle się stał taki surowy? On nie jest surowy. Myślę, że on walczy po prostu o prawdę. Kochani, chyba tyle, nie będę już więcej przedłużał o tym jednym temacie. Pewnie niedługo będzie jakiś kolejny odcinek Q&A. To końcóweczka i będziemy się żegnać. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym krótkim, dosyć Q&A-owym spotkaniu. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo w jakichś różnych innych filmach. Tymczasem ja Was ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem, pa!